Szanowni Państwo, jest godzina 15. Myślę, że czas zacząć. Otwieram 12. sesję Rady Gminy Borąbka. Drodzy Państwo, jesteście w posiadaniu porządku dzisiejszych obrad. Proponuję wprowadzić następujące zmiany, Szanowni Państwo. Zostawiamy punkt 5, o którym komisja nie wypowiedziała się, że go wycofujemy ze względu na to, iż poinformowano nas, że otrzymamy poprawki na maila. Myślę, że Państwo je otrzymali. Będziemy o tym punkcie, jak dojdziemy do punktu, to będziemy rozmawiać na ten temat jeszcze, myślę. Także ten punkt zostawiamy. Na wniosek Pana Wójta wycofujemy punkt 6, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności. Ten punkt, Szanowni Państwo, wycofujemy ze względu na to, iż chcieliśmy go wprowadzić dopiero jak będziemy mieli podpisane umowy, żebyśmy wiedzieli, czy zasadne jest podnoszenie stawki do 8 zł. I tutaj, Szanowni Państwo, miałbym informację. Jeżeli po podpisaniu umowy będzie informacja, że będziemy musieli podnieść tą stawkę do 8 zł, będziemy musieli zwołać sesję nadzwyczajną, żeby ten punkt po prostu rozstrzygnąć, aby nowe stawki mogły wejść od 1 stycznia. Bo to jest uchwała, jeżeli chodzi o prawo miejscowe, więc tutaj jest 14-dniowy okres. Inaczej byśmy się po prostu nie zmieścili, gdybyśmy to chcieli zrobić dopiero 22 na kolejnej sesji. Więc ten punkt wycofujemy. Szanowni Państwo, punkt 8. Ceny odprowadzania 1 metra sześciennego ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zastępujemy projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy do zbiorowego odprowadzania wody, nie ścieków, na terenie gminy Porąbka za ten sam okres. O tym już było na komisji, rozmawialiśmy, była ta uchwała omawiana. Także, Szanowni Państwo, proponuję wprowadzić kolejny punkt, mianowicie uchwalenie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Oraz proponuję wprowadzić punkt 9 rzymski, przyjęcie sprawozdania po punkcie 8, po informacji naczelnika, który brzmi: przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-15. Szanowni Państwo, czy zgadzacie się przegłosować te zmiany, które proponowałem wprowadzić? Kto jest za przyjęciem proponowanych zmian? Proszę o podniesienie ręki. 13 osób za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Jeszcze raz. Kto jest, Szanowni Państwo? Nie brałam udziału w głosowaniu, bo wydaje mi się, tak? Bo wydaje mi się, że zgodnie z naszym statutem, właśnie teraz patrzę na statut, powinniśmy każdy wniosek o każdą zmianę do porządku obrad głosować pojedynczo. Bo tak jak mówię, muszę zobaczyć. To nie ma problemu, jeżeli rzeczywiście... No nowego jeszcze nie mamy. Jeszcze nowego nie mamy. Dobrze. W takim razie, Szanowni Państwo, będziemy głosować każdy punkt oddzielnie. W takim razie, Szanowni Państwo, kto jest za tym, ażeby punkt 8, czyli zmiana ceny odprowadzania ścieków, zastąpić zmianą zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Kto jest za przyjęciem tego punktu? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kto jest za wprowadzeniem punktu 9, a więc uchwalenie gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Porąbka? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I kto jest za wprowadzeniem punktu 9, przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014-15? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie proszę sobie przeprowadzić... Tak? Przewodniczący kwestii formalnej. Musimy przeprowadzić również punkt 6, ponieważ każda zmiana do porządku obrad, również wnioskowana przez Pana Wójta, musi być decyzją Rady. Także wycofanie z punktu obrad również. Punktu obrad chyba nie musi być przegłosowany, tak? Proszę Państwa, z tego co Państwo mieli przekazane na szkoleniu, jest to kwestia sporna. Natomiast
Natomiast zgodnie z informacją, jaka została przekazana przez panią mecenas Włosy, jest to projekt przygotowany przez pana wójta, więc każda zmiana do porządku obrad, która jest wprowadzona przez autora projektu, nie ma wymogu głosowania. Też tak uważam, szanowni państwo, także myślę, że nie będziemy głosować tego punktu. Natomiast bardzo proszę o przeprowadzenie sobie zmian dotychczasowych podpunktów, czyli od punktu 7 do 9 przyjmują numerację 6 do 8 i wprowadzamy punkt 9 dotyczący uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I szanowni państwo, po punkcie 8, czyli informacja naczelnika drugiego urzędu skarbowego, wprowadzamy punkt 9, przyjęcie sprawozdania. Natomiast punkt 9, odpowiedzi na interpelację, staje się punktem 10 i później już kolejno 11, 12 i 13. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pozwolę sobie jeszcze przywitać wszystkich państwa radnych na dzisiejszej sesji, bo zapomniałem o tym. Witam również pana wójta, witam pana zastępcę, witam pana skarbnika, przepraszam, witam zastępcę skarbnika, witam pana sekretarza, witam dyrektorów kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych gminy i witam zaproszonych gości w osobie księdza prałata. Witam tutaj księdza prałata, witam pana komendanta policji i witam również pana przewodniczącego koła PSL w Czańcu i oczywiście zaproszonych mieszkańców, sołtysów, naszych sołek. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 3. Działalność międzysesyjna wójta gminy Porąbka. Szanowni państwo, otrzymaliśmy wszyscy działalność międzysesyjną. Myślę, że czas teraz na zadawanie pytań panu wójtowi, jeżeli takie oczywiście będą. Bardzo proszę państwa, macie głos. A jeżeli państwo nie macie pytań, to bardzo proszę, żeby ktoś z państwa zapoznał się z protokołem z poprzedniej sesji, albo w odpowiednim momencie złożyć wniosek o przyjęcie. Bardzo proszę. Tradycyjnie, dokładnie. Rozumiem, że nie ma pytań. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu kolejnego, mianowicie punktu 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków. I ja tutaj proponuję tradycyjnie panią Eugenię Kulę i pana Marka Drzewieckiego. Czy zgadzają się państwo? Rozumiecie? Są jeszcze jakieś inne kandydatury? A bardzo przepraszam, rzeczywiście. Jeszcze jest punkt 4, tak jest. Mimo, że mam okulary, jednak ominąłem. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, szanowni państwo, oddaję wam głos. Kto z państwa chciałby zabrać? Nie ma? Jest punkt, dokładnie, zgadza się. Jeżeli nie ma, to pani, bardzo proszę, w takim razie. Najpierw pani Alicja, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja ponownie, moje pytanie jest związane z ulicą Myśliwską w Bujakowie. Bardzo chciałabym uzyskać pisemną odpowiedź w sprawie tej działki. Podaję tutaj 2282 łamane przez 1. W jakim stanie prawnym ta działka się znajduje, czy jest to droga gminna i w jaki sposób mieszkańcy mogą uzyskać dojazd do działek położonych wzdłuż tej działki. Dziękuję bardzo. Pan Ignacy chciał zabrać, bardzo proszę. Na ostatniej sesji przypominałem o składem tych popiołów wielkocieszących radziałem sobie ulicy Czostkowej Skorbiornica. Dla porządku przypomnę, że pytam, bo to 5. rok. Jakoś nie mogę doczekać się waszej odpowiedzi. Przepisy dotyczące składowania tego typu odpadów w sposób jednoznacznie określają, jak to powinno być podejmowane. Działania dla tego typu uczestnictwa nie ma. Jest dla mnie dosyć to mało. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wszyscy tutaj poczuliśmy jakieś takie wewnętrzne oburzenie po zapoznaniu się ze stawką na odbiór popiołów w zakładzie gospodarki odpadami w Bielsku Białej. Nie byliśmy o tym informowani wcześniej. Dopiero teraz przy okazji pracy nad poszczególnymi uchwałami ta pozycja została podniesiona. Ja bym chciałbym zapytać, w związku z sześciokrotnie
podwyżką starych papierów, były podjęte jakieś działania, chociażby zapytano, co jest główną przyczyną tak daleko idącej podwyżki. Dla mnie jednoznacznie są to praktyki monopolistyczne. Jako tako poparcie o przepisy zabraniające tego typu praktyk monopolistycznych, tego typu podwyżka winna być opodatkowana. Ja osobiście uważam, że to niedopuszczalne. Wszyscy wiemy, że zakład gospodarki odpadami to jest przedsiębiorstwo dochodowe. To nie jest tak, że cokolwiek do niego dokłada. Natomiast no, z tego wszystkiego wynika, że albo źle były prowadzone szacunki w zakresie ustalania ceny odbioru popiołu, albo poprzez zwyżkę cen określonych rodzajów odpadów zakład próbuje sobie polepszyć kondycję finansową, która może być naciągnięta z uwagi na koszty, jakie są ponoszone przy przetwórstwie odpadów sierowych. To można było z pracy regionalnej wyczytać, że jeśli chodzi o neutralizację tego typu odpadów, zakład gospodarki odpadami nie radzi sobie po prostu. Wszystkie protesty, te smrody, które dochodziły nawet do naszej gminy. Chciałbym wiedzieć, czy w tej sprawie było coś podjęte. Jeżeli nie było podjęte, to może najwyższy czas, żeby Rada Gminy się pochyliła nad tym problemem i przynajmniej w jakiś sposób protestowała, żeby pan prezydent Bielska-Białej wiedział, że jako monopolista no nie może wszystkiego, bo to jednoznacznie nie jest w interesie mieszkańców. To, że płacimy, to mamy prawo żądać, ale to nie chodzi o to, aby zdzielać po prostu mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Pan Marek Drzewiecki, proszę. Ja chciałem zapytać, znaczy nie wiem, czy to pytanie do pana wójta, może do wszystkich radnych, bo powiem szczerze, że w dzisiejszym, znaczy w tym miesiącu, jeżeli chodzi o dwie komisje i sesja, ilość tych dokumentów mnie przeraziła, jeżeli to jest, znaczy formą papierową, nie? Czy mogliby się pochłonić? Ja nie mówię jak, bo ja jestem samoukiem, jeżeli chodzi o komputer. No ale kurde, przymusiłbym się jakoś, żeby była jakaś forma elektroniczna, bo to naprawdę, że tyle produkujemy makulatury, że to co było w tym miesiącu, to normalnie, no gruba książka. Także ja tu nie mówię do nikogo, czy ja nie robię, tylko żeby po prostu, może byśmy się pochylili nad tym, jakby to usprawić. Na pewno są ludzie w tej dziedzinie mądrzejsi ode mnie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie zamykamy ten punkt. Przechodzimy do punktu 5. To jak powiedziałem, powołanie komisji uchwał wniosków. Ja zaproponowałem panią Eugenię Kulej-Baran Marka Drzewieckiego. Oczywiście Państwo się zgodzili. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje z sali? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. To jest za tym, żeby komisja pracowała w składzie pani Eugenia Kulej, pan Marek Drzewiecki. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę komisję uchwał wniosków o zajęcie miejsca. Komisja jest gotowa? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Bardzo proszę o ciszę. Podjęcie uchwał sprawa dotyczących. Punkt 1. Dokonanie zmiany w uchwale podpunkt A budżetowej gminy na 2015 rok. I tutaj proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Gości. Komisja Budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu i Rekreacji i Wypoczynku na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 listopada bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy są jakieś uwagi, szanowni państwo, do tego projektu? Nie widzę. W takim razie proszę komisję uchwał i wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 2022 uchwalona przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję.
przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących podpunkt B w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Dziękuję. Bardzo proszę komisję o uchwałę wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 7/2015 Rady Gminy Porąbka w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Określenie wzoru. Podpunkt A. Formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Panie przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Również komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt wymienionej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 12/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na terenie gminy Porąbka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 11/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru formularzy, w których zawarto będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Punkt drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Bardzo dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt B. Określenie wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Panie przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Komisje również pozytywnie zaopiniowały wzór formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Bardzo proszę w takim razie komisję wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 7/2015 Rady Gminy Porąbka w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego oraz osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Moc traci uchwała nr 11/101/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych, które zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru rolnego, leśnego i od nieruchomości. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Czy mają państwo, znaczy najpierw pan przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mają państwo jakieś uwagi?
Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Proszę. Uchwała nr 12 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 7 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Traci moc uchwała nr 24 łamane przez 230 łamane przez 2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania i czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Panie Przewodniczący? Jeszcze raz bardzo proszę, Szanowni Państwo. Według mnie 13 osób. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 osób za i 1 wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przedmiot 5. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szanowni Państwo, zgodnie z wnioskiem komisji otrzymaliśmy na maila poprawki, które komisja naniosła. Obecnie jesteśmy w posiadaniu papierowej uchwały, projektu uchwały. Czy mają Państwo jakieś uwagi w związku z tym? Pani Marta Wyza, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałam zauważyć, że przegłosowaliśmy przed chwilą regulamin. Regulamin jest w porównaniu do tego, co było. Wysoka Rada przyjęła znaczne ograniczenie kosztów już funkcjonowania systemu. Ja też mam na to uwagę również przy okazji tej uchwały, tym czasem pozwoliłam sobie również zabrać głos, ponieważ stoimy przed decyzją o podwyższeniu stawki. W tym momencie chciałam zwrócić uwagę Szanownej Rady, że podejmując uchwałę o regulaminie, którą podjęliśmy i uchwałę tą, jakby w stosunku do tego, co było do dnia dzisiejszego, wyłączamy obowiązkowy odbiór do sesji zużytych chemikaliów, opon, sprzętu elektronicznego itd. To są oszczędności, które myślę musimy rozważyć również podejmując tą uchwałę w związku z czekającą nas dyskusją na temat podwyższenia opłaty. Bo jeżeli my podejmując sesję uchwały, a myślę, że będzie następna podjęta, zniżamy czy obniżamy koszty przez to, że teraz osoba musi sobie sama dostarczyć do czoku zużyty sprzęt elektroniczny, który teraz był odbierany dwa razy do roku, zużyte opony, chemikalia i tak dalej, tych rzeczy było tam więcej, no to odpady rozbiórkowe, myśmy już przedtem ograniczyli ilość, prawda? W tym momencie no jakby też musimy mieć to na uwadze, że może niekonieczna będzie podwyżka opłaty. No i tyle chciałam w tym momencie zauważyć. Dziękuję bardzo. Czy... My już i tak zmieniamy system. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosku o przedstawienie proponowanego projektu uchwały. Uchwała nr 12 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015. Przepraszam bardzo, bo rzeczywiście jest tutaj...
Jeszcze przepraszam, przerwę na chwileczkę, bo rzeczywiście tutaj rzeczywiście jest niezgodność z tym, co Państwo otrzymali na maila. Mianowicie w paragrafie 4, punkcie 2, jeżeli dobrze sobie przypominam. Myślę, że tutaj Pani Renia ten punkt wytłumaczy. Tak? Pani Renia, bardzo proszę o zabranie głosu. Dlaczego jest ta zmiana? Tak. Tutaj była na komisji propozycja, żeby zostało dopisane słowo nieodpłatnie, że właściciele nieruchomości będą mogli dostarczać odpady komunalne do punktu serwisu nieodpłatnie, żeby było zaznaczone. Myśmy w piątek, oczywiście w kadrze pracy, że każda z tutaj ma materiał, wnieśli tą poprawkę i każdy dostali na maila właśnie z uwzględnieniem tej zmiany. Jednak po pewnym zastanowieniu się już troszeczkę bardziej na spokojnie, tutaj dyskutowaliśmy z wójtem na ten temat, że to nie do końca jest zgodne z naszym zapisem. Dlatego, że jeżeli Państwo zwrócą uwagę na uchwałę, w paragrafie pierwszym mamy wypisane, że dane za uszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarkę, i tak jest wypisane, co będzie odbierane z nieruchomości, oraz punkt drugi, tak jest przyjęcie określone w paragrafie 4 ustęp 1 odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z tym, wpisując do paragrafu 4 tą notiskę nieodpłatnie, będzie to troszeczkę niezgodne z naszym zapisem, bo tutaj mamy, że odpłatnie, a tam będzie nieodpłatnie. A ten paragraf drugi, ten ustęp, punkt drugi w paragrafie pierwszym już gwarantuje, że za uczoną do gminy opłatę, że żadnych innych opłat nie będzie na środku właściwie nieruchomości. Dlatego taką tutaj zostawiamy jakby bez zmiany ten zapis. Myślę, że to jest jasne. Czy w związku z tym wyjaśnieniem mają Państwo jeszcze jakieś uwagi? Rozumiem, że nie. W takim razie bardzo proszę teraz Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 12 z 2015 Rady Gminy Porąbka dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściwości właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby, dziękuję. Uchwała przechodzi większością głosów, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Przyjęcia programu budowy i finansowania przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020. Ale bardzo proszę o ciszę. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały przyjęcie programu budowy finansowania przydomowego oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka 2016-2020. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do tego projektu, Szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 7/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku. W sprawie przyjęcia programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020. Przyjąć program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020. Treść programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę podnieść rękę. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7.
czyli zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na cele związane z realizacją programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka na lata 2016-2020. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały uchwały dotyczące zasad i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na cele związane z realizacją programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Porąbka w latach 2016-2020. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 12 Rzymskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na cele związane z realizacją programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Bardzo dziękuję. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Pozytywnie komisje również zatwierdziły projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwał. Pan Adama, tak? Bardzo proszę. Pan zaprosił fotografa na dzisiejszą sesję, bo też tam zdjęcia robi. Ale sesje są jawne, także myślę, że tutaj Państwo nie macie problemu z tym. Także myślę, że tutaj będziemy tolerancyjni i nie będzie to miało jakiegoś większego problemu. Bardzo proszę Komisję. Następny raz będziemy prosić o zgłoszenie. Uchwała nr 7, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Porąbka na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 12 2016 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Nie jednogłośnie? Nie. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Jeden przeciw. Przechodzimy do punktu 9. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 12 Rzymskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Paragraf trzeci. Paragraf drugi, przepraszam. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy Porąbka. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 11 Rzymskie, łamane przez 91 Arabskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka na 2016 rok. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7 rzymskiego. Apel w sprawie rozpoczęcia budowy inwestycji pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, tak? Tylko zaznaczę, że komisje też pozytywnie zaopiniowały ten projekt tego. Aha, przepraszam, tak. Bo to było na komisji. Tak, było na komisji, dokładnie. Apel został zaopiniowany pozytywnie. Dokładnie. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy na temat apelu. Został on przyjęty w tej formie, której Państwu przedstawiłem. Natomiast może tutaj poinformuję Państwa, do kogo myślę wysłać ten apel. Jeżeli Państwo będziecie mieli jeszcze jakieś uwagi, ewentualnie sugestie, do kogo jeszcze można by było wysłać, to jak najbardziej przyjmiemy, dopiszemy. Ja proponuję, Szanowni Państwo, żeby ten apel został wysłany do Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Rozwoju, do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, do posłów i senatorów województwa śląskiego, jak również województwa małopolskiego, do marszałka województwa śląskiego i również małopolskiego, ale przede wszystkim do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ to jest ich inwestycja, żeby oni za tym też troszeczkę, że tak powiem, pochodzili, zajęli się tym tematem, mając informację, gdzie ten apel poszedł. Jeżeli Państwo uważacie, że jeszcze kogoś pominąłem, że jeszcze kogoś tutaj trzeba dopisać, to bardzo proszę o jakieś sugestie. Pan Ignacy Kosel. Natomiast Andrychów, Wadowice i Kalwaria. Samorządy. Proszę pozwolić, że sobie to dopiszę. Mogę. Czyli samorządy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi? Nie. No to w takim razie, Szanowni Państwo, apel zostanie oczywiście przekazany wymienionym instytucjom. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. Mianowicie informacja naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej na temat oświadczeń majątkowych. Jestem, Szanowni Państwo, w posiadaniu tej informacji. Pozwólcie, że ją odczytam. Na podstawie artykułu 24h ustawy ustępu 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej informuje: od czasu przekazania poprzedniej analogicznej informacji do chwili obecnej tutejszy organ otrzymał od wójta gminy Porąbka 18 oświadczeń o stanie majątkowym, od przewodniczącego rady gmina Porąbka 28 oświadczeń o stanie majątkowym i od wojewody śląskiego 6 oświadczeń o stanie majątkowym osób, co do których miał obowiązek przedmiotowe oświadczenie poddać analizie i jej wynikach poinformować adresata. W toku analizy nie stwierdzono nieprawidłowości, zatem brak przesłanek do podjęcia dalszych działań ze strony tutejszego organu. W toku wprowadzonych czynności tutejszy organ nie powziął wiadomości o nieprzekazaniu oświadczenia majątkowego osoby zobowiązanej do jego złożenia w omawianym zakresie terytorialnym, to jest dotyczącym gminy Porąbka. To jest informacja, którą Państwo przekazałem, otrzymana z drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. I Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. To może przed odpowiedziami. Czy teraz przerwę, tak? Chcecie Państwo teraz przerwę, czy po punkcie 9? Teraz, tak? W takim razie ogłaszam 10 minut przerwy.